Okej. Maćku. Chcesz, żebyśmy przeszli do tematów militarystycznych teraz? Może tak, dla okay. przełamania. Słyszałem, że masz coś ciekawego. A, to może zacznijmy od takiego powiązanego, bo tam było takie pytanie odnośnie, no że teraz Rosjanie produkują, mają tą rozbujaną produkcję wojenną, no i że może nie będzie problemem, jak nastanie pokój, no bo tą produkcję wojenną wyeksportują sobie i sprzedadzą. Co wy na to? Oj, uważam, że niestety w chwili obecnej popularność rosyjskiej broni gwałtownie spada. Gwałtownie spada, albo raczej zapotrzebowanie wszędzie indziej niż na w strefie walk, czyli na Ukrainie, spada. A ja mam kontrpytanie do tego, bo jeżeli rubel spada, to ta broń będzie bardzo tania. Dobrze, wiesz co, kto broń będzie tania. Dokładnie, ale popatrz, że wszyscy, którzy... To jest tak, wiele państw miało to siłą rzeczy, bo były to obszary byłych wpływów postsowieckich. Tak. To były czasy, wiadomo, było część Bliskiego Wschodu, Afryka, tam swego czasu ta pomoc Związku Radzieckiego szła i rzeczywiście oni to mieli na stanie. Więc jak mieli na stanie i mieli tych ludzi w miarę przeszkolonych, no to brali kolejne, żeby uzupełniać, jak im coś się popsuło, a mieli jakieś te 72, no to pewnie znowu mogli sobie pozwolić na kupowanie tego, ale i też była amunicja, było wszystko, ale jeżeli rzeczywiście zrobiono ten taki solidny skup z wielu kierunków, no to, to jest to, myślę, że wiele tych krajów zrobiło dokładnie to, co my, prawda, czyli zamykamy pewien proces, pozbywamy się tego, sprzedajemy, wysyłamy i tak dalej. Dzięki temu mamy otwarty wreszcie układ na zmianę, na przezbrojenie sił zbrojnych. Zobaczymy, no możliwe, że jeszcze Rosjanie coś zaoferują, tylko czy rzeczywiście oni mają tyle sprzętu takiej jakości, żeby to puścić na zewnątrz. To ja wam pokażę taki wykres. To jest wykres, nie ma niestety jeszcze za ten rok danych, ale to jest sprzedaż rosyjskiej broni. Tak jak widzicie tutaj ten 2021-2022, to jest głównie realizacja już no, wcześniej rozpoczętych, więc nie ma za bardzo nowych zamówień eksportowych, już nie było. Ale to ja mam kontrargument, bo Rosjanie nie mogli sprzedawać, bo im brakowało. No tak, ale pomyśl sobie, czy Indie będą się czekały, aż oni się namyślą? Nie. Po co im to? Pakistan? Tak samo. No, wiele tych krajów jest, które teraz prawdopodobnie szybciej kupi chińską niż rosyjską. Chińską, ale pod warunkiem, to jest chińska zmodyfikowana względem pierwowzoru rosyjskiego. Nie, no zgoda, natomiast ten rynek się otworzył w zupełnie inny sposób, bo w zasadzie już tego podziału, który był dawniej, nie ma, a jak jeszcze będzie trwała wojna, to moim zdaniem jeszcze więcej tego ściągną. No, tak, weź no z Afryki pod uwagę... nie, ale Afryka nie ma takiej kasy, żeby kupować dużo od Rosjan. Raczej oni by musieli im znowu podarować to w ramach jakichś tam układów. Tak, a teraz weź pod uwagę, że taki no, mocno ograniczony w kontaktach ze światem kraj jak dawna Birma, obecnie Mianma, odsprzedali z powrotem wszystkie, cały pakiet optoelektroniki i części zamiennych do czołgów, które kupili, tam 4000 kompletów różnych rzeczy, wszystko. Nikt nie podał tego, po jakiej cenie to poszło z powrotem do Rosji, ale poszło, bo no, ten kraj jest mocno osankcjonowany, więc nic go to nie przerażało, że jeszcze mu tam dołożą, bo Chiny mu w razie czego pomogą swoim sprzętem. Sprzedali wszystko do Rosjan, bo taki był kłopot z usprawnianiem czołgów typu szeregu właśnie T-72. Obecnie to, co widać większy ruch w temacie remontów i modernizacji czołgów typu szeregu T-80, które miały w tej chwili Rosjanie mogą to błogosławić. Silniki turbiny te gazowe, turbowałowe, turbiny gazowe, których nikt nie chciał, bo poza Amerykanami i Rosjanami nikt nie używał silników tak paliwożernych do czołgów. Wszyscy inni woleli diesle i kradziono wszystko, co się tyczyło części do silników wozów opartych o to, co było w T-55, T-64 bardziej niż T-62, T-72 najbardziej. A te osiemdziesiątki nie bardzo. I nawet Korea Północna nie chciała tego kraść, bo nie stosowała tych silników. Ale od 72 wszystko kupowali, co tylko można było, od prawda, przepitych gorzałką magazynierów w rosyjskich składach.
I dzięki temu w chwili obecnej Rosjanie te czołgi typu szeregu T-80B BW odnawiają, remontują, częściowo modyfikują, bo silników tego typu na składach zostało im, bo one, znając ich mankament, one były przygotowywane do szybkich wymian, tak jak robią to Amerykanie. Te turbiny, GTD 1250 chyba, jeśli dobrze pamiętam. I one po prostu były przez to, bo nikt ich nie chciał kraść. I dlatego te 80 wracają nagle w większych ilościach na front, w nowszych wersjach ze świeżą farbą, co ma niewiele wspólnego z realnymi zdolnościami do produkcji tego od podstaw. I teraz jeszcze patrząc na to wszystko, czego się pozbył świat, jak mocno wychodzą w chwili obecnej nawet z amunicji podstawowej strzeleckiej kalibrów tych radzieckich dawnych, czyli do Kałasznikowa i do AK-74 i naboje karabinowe ruskie, jak dużo opuszcza ten rynek klientów, będą mieć gorzej. Ja powiem, że nie wszyscy wiedzą, ale na przykład Chiny jako podstawowy rodzaj amunicji do karabinka piechoty, czyli tej dominującej, której idzie najwięcej, bynajmniej nie używają wzorów postradzieckich, mają swój własny 5,8 mm, czyli taki, jakiego nikt inny nie ma, że nikt nie skorzysta na tym, że nie wiem, w razie konfliktu przejmie jakiś zasób ich amunicji i coś z tym zrobi. No będzie mógł to najwyżej sprzedać komuś do Chin z powrotem, albo wysadzić w powietrze, lub trzymać w magazynie, jeśli to zdobędzie, bo niewykorzystywalna jest ta rzecz. Bo jak eksportują broń Chińczycy, to eksportują w kalibrach albo radzieckich, albo natowskich. A swój jest tylko dla nich. A ja mam pytanie do was, właściwie do Maćka, może ekonomiczne. Mamy informację, że Rosjanie stracili tam, wiesz, 4000 czołgów, kilka tysięcy wozów bojowych i tak dalej. Jakby to przeliczyć na pieniądze, to są miliardy dolarów, dziesiątki, a nawet setki. No na pewno czy, są miliardy. Czy Rosjanie potrzebują tyle broni i będą próbowali odbudować takie możliwości? Słuchaj, tu się kłania prastara, już bym powiedział, doktryna radziecka, że w razie konfliktu nuklearnego trzeba mieć w zapasie czołgi, które nie będą wrażliwe na efekt na przykład impulsu elektromagnetycznego. Stąd sprzęt lampowy, radiostacje różnego typu ciągle utrzymywane, niewrażliwa elektronika i to, co jest czysto mechaniczne, bo będzie działać. Akumulatory da się w razie czego wymienić, ale zaawansowanej elektroniki w tym nie było. I taka była filozofia im kiedyś przyświecająca, a potem, jak już rozpadł się Związek Radziecki, nikt pewnych rzeczy nie zmienił. To ciągle leżało lub stało, było rozkradane, znikało, ale co do zasady było. Oni na papierze, żebym nie skłamał, ale obliczono, że pojazdów typu czołg różnych generacji mieli według papierów różnego rodzaju chyba nawet 28 tysięcy. Rozumiesz, 28 tysięcy. Tylko, że z tego część już jest tak stara, że nikt tego nawet nie będzie ruszał, bo to jest równie dobrze, jakby ruszać z pomników na cmentarzach. No ale jest. To jest masa stali i tym podobnych rzeczy. Pod wieloma względami te czołgi T-54, które już zaczęły się pojawiać gdzieś kierowane do zadań typowo obronnych, nie ofensywnych, tylko obronnych, no chyba, że ofensywnym zadaniem jest zrobienie z niego zdalnie sterowanego pojazdu samobójczego do wysadzenia się na pierwszej linii pozycji ukraińskich, no to wtedy czynnik ofensywny. A tak to oni chcą nimi obsadzać linie obronne. Bo to, co teraz jest, tego, co właśnie koledzy mi dzisiaj dorzucili, wstawiają je w te nieobsadzone do końca linie, tę główną linię obrony na Zaporożu i one już tam będą zatankowane o tyle, o ile to będzie potrzebne, rozciągnięte do nich linie telefoniczne, ale jeszcze nie wypełnione załogami. Teraz kogo tam skierują, to zobaczymy. Ale i pamiętaj, niesienie rewolucji, kaganka rewolucji oznaczało, że trzeba mieć odpowiednio duże zasoby, żeby tą rewolucję karmić i podlewać ten wysiłek. I dlatego oni kiedyś ze Związku Radzieckiego robili takie składy tego wszystkiego. Wiedzieli, że mają może nie najlepsze, to chociaż muszą mieć dużo. A to było potężne obciążenie dla ich budżetu. Ale to nie podcięło. Poczekaj, bo ja mam pytanie takie do jeszcze kapitana.
bo ty mówisz, że oni tam sporo na tych lampach jechali, ale oni zakładali, że te lampy, no jak to lampy, no się będą psuły i trzeba będzie to wszystko wymieniać. A teraz chyba takich możliwości nawet nie mają. Ale weź pod uwagę, że to było wtedy, kiedy inne technologie królowały i nikt nie wiedział, w co i w jaką stronę tak naprawdę rozwój elektroniki pójdzie z jednej strony. Z drugiej strony było dosyć dużo lamp do radiostacji, tylko że one są w tej chwili najczęściej obecne w audiofilskim sprzęcie audio, ponieważ akurat tutaj się bardzo dobrze sprawdzały i były jedną z najczęściej kradzionych rzeczy ze wszystkich magazynów. Dobra. No tak, chodzi mi o to, że teraz oni, wiesz, jeszcze jak powiedzmy w latach 70. mieli produkcję tych lamp, to teraz nie, no nie mają tej produkcji, jak im coś się popsuje, no to nie mają jak to za bardzo wymienić. To, a to mieli problem nawet teraz z tą nowocześniejszą teoretycznie łącznością, która im się kompletnie sypała i dopiero do około 2 miesięcy opisywał ten temat i Marek Meissner i Tomek Leśnik, mniej więcej zauważono, że korzystając z dostaw jakichś komponentów chińskich, różnych, nie tylko wojskowych, ale dualiusów plus coś z Korei Południowej, co pozwoliło im postawić na nogi projekty tych ich radiostacji. Ty też o tym pisałeś, Mateusz? Też. Chyba też. Także to z 3 kierunków się pojawiły te informacje i gdzieś udało im się coś z tym zrobić, ale naprawdę połowa ich sukcesu to jest to, że w obronie mogą bazować na połączeniach kablowych. Ja dziękuję za to nieodpowiedzenie na moje pytanie, gdyż nie uzyskałem odpowiedzi. A to przypomnij je, bo Paweł naprowadził mnie na co innego. Znaczy, chodzi ci o to handel tym, ale... Nie, ja już wszyscy zdążyli zapomnieć. No. Ja zapytałem o to, że Rosjanie stracili ponad 4000 czołgów i kilka tysięcy wozów bojowych. Czy po wojnie będą próbowali odbudować te zasoby, czy będą próbowali znowu mieć tak silną armię? Ile to może kosztować? Armię Związku Radzieckiego. I ile to może trwać? Dlatego to jest moje pytanie, wydaje mi się ciekawe i zasadne. Dobrze, w nowoczesnym wydaniu według mnie nie są w stanie zbudować znowu taką dużą ilość na zapas, żeby leżało, też nie bardzo. Co innego jest zmodernizować. Oni muszą dokonać tej czynności, jaką zrobili Ukraińcy po uzyskaniu niepodległości. Oni zrobili sprawdzenie, ile czego mają najwięcej w broni pancernej i paradoksalnie wszyscy myśleli, że nie ma sensu brać inny sprzęt jako główny dla armii niż T-72 lub T-80, ale jak oni wszystko policzyli, to stwierdzili, że najlepiej sobie radzą z technologią czołgów T-64. Pod pewnymi względami nawet górują one nad czołgami T-72 i lepiej na nich oprzeć swój komponent wojsk pancernych. I T-72 i T-80 wyprzedawali. Natomiast opracowano kolejne nowsze modele, które były sprzedawane potem do Tajlandii, do Pakistanu. Tyle, że T-84. Ukraińcy mają zaplecze techniczne, mieli ludzi, mieli technologię i techników. I technologię głównie do T-64 i pochodnych, czyli T-80. Ale przede wszystkim mieli know-how plus ludzi. Rosjanie, nie wiem skąd wezmą ludzi teraz, bo to, że oni zaczną modyfikować, no to modyfikacja to nie jest tylko pomalowanie tego. Dokładnie, tu jeszcze musisz chwilę, Mateo, poczekać. Dlaczego? Bo teraz oni muszą dokonać tego przebrania i odciąć definitywnie, co ma sens, żeby im jeszcze zostało w tej armii i co zmodyfikują z tych zapasów, które powstały z czasów Związku Radzieckiego. I wtedy zostanie im znowu komponent, tak jak przed tą wojną, 4,5 tysiąca czołgów przeznaczonych do pierwszej kolejności użycia, z których stracili już większość i tak naprawdę czołgów, które są w linii. Od początku wojny jest naprawdę już niewiele. A część z nich zasiliła Ukrainę. Nie mają z czego i nie mają za co. Nie ma szans, by teraz odtworzyli to. Ja tak. Ja po tobie chciałem. Bo ja chciałem dalej drążyć ten temat. Chcecie mi powiedzieć, że oni w przyszłości dalej będą bazować na tych czołgach z lat 50. i 60., gdy na przykład kolejna wojna będzie za 10 czy 20 lat, będą przecież czołgi prawie stuletnie. Czy nie będą inwestować w nową technologię? Dopóki będzie chcieć strzelać i będzie tego dużo, to dlaczego nie? Ale to łuki też strzelają, nie? Na koniach jadą i strzelają. Dobra, tylko pamiętaj o jednym.
oni nie wprowadzą, nie będzie, znaczy cudów nie ma, nie zdarzy się coś takiego, że nagle oto kończy się wojna, od 2024 stawiają 3 fabryki, zaczynają walić armatę, czy nawet te 90, bo nie mają z czego, jak, gdzie, ani komponentów, ani niczego. Będą musieli zrobić coś, co w ciągu możliwie najkrótszego czasu da im znowu siłę, taką jak to Rosjanie lubią najbardziej, czyli wpierot. A to będą mogli dostać tylko i wyłącznie, jeżeli wyciągną resztę sprzętu, którego jeszcze nie zezłomują i zaczną go przerabiać. W jaki sposób? To trudno powiedzieć, ale żeby zrobić nowe czołgi, nowe transportery i tak dalej, to obawiam się, że ani technologicznie, ani gospodarczo, ani nawet organizacyjnie, to oni tego teraz nie ogarną, bo to są potężne koszty, jeżeli chodzi o stworzenie fabryk chyba na nowo, nie wiem. Teraz nie Paweł, tak a po Pawle wiele. Jeszcze ja dorzucę Ci garstkę faktów. Znaczy, odpowiedź jest prosta, nie. Nie odbudują. Nie odbudują nowoczesnego, nie odbudują też sowieckiego, bo jest dokładnie tak, jak Daniel mówił, oni korzystali z zasobów sowieckich, które były budowane przez 50 lat. Czy dłużej, no a więc... Republik. Znaczy, nie, no po prostu było składowane, nie było wojny, oni nie mieli gdzie to wykorzystać, a cały czas jak gdyby cały czas sobie zwiększali te magazyny. A, nie wiem, kapitańskim teraz mówi, czy nas w ogóle wszystkich zamarło? Nie, ja no. Słyszę. A, słyszę, widzę. Dobra. W każdym bądź razie wygląda to tak, że tych sowieckich nie odbudują, a tych, na tę nowoczesną broń, którą obecnie się wytwarza, moim zdaniem nie będą mieli pieniędzy, to jest raz. Drugi raz, o czym zapominamy, Chiny nie pozwolą moim zdaniem Rosji się zbroić. Okej. Okay, to czyli... ostatnie zostawię, bo to jest takie dosyć hardkorowe. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej te relacje chińsko-rosyjskie. Tu bym na razie obserwował. Ale najważniejsza rzecz to jest dostęp do właściwych technologii, przeskoczenie samych siebie w temacie czołgu T-14, który nie są w stanie wprowadzić w takim wzorze, jakim by potrzebowali, na zasadzie właśnie używając terminologii zbliżonej do tego, co robią Izraelczycy, przeźroczystego kokpitu, żeby widzieli wszystko przez ściany, używając odpowiednich kamer, monitorów i tak dalej. Będą klepać czołgi T-90, raczej tu się zgodzę z sugestią kogoś na komentarzu, bo jest to im bliższe, bo to jest T-90 jest dalekim kuzynem, wersją rozwojową bazującą na T-72, żeby było jasne. Pytanie, ile się ich nada do odbudowy? Dokładnie, ile się ich nada do odbudowy, ile do przebudowy, tudzież do produkcji od nowa. Teraz wszystkie nowoczesne wersje pojazdów, takich jak transportery kołowe, kołowe bojowe wozy piechoty, odpowiedniki naszych Rosomaków i nowe bojowe wozy piechoty. Miały być tam kurganiec, bumerang i tym podobne te rzeczy. I co? I jedyne, co w tej chwili rzeczywiście działa, to w oparciu o podwozie BWP-3, żaden cud, jeżeli chodzi o podwozie, budowa na tej bazie, ale co zrobili jeszcze w międzyczasie? Modernizują stare BWP-1, dając im inną wieżę z armatką, taką jak na tych BTR-82, co zwiększa ich zdolności skokowe, ale tylko w ataku, a nie odporność na ostrzał. I tak naprawdę wszystkie te nowinki są opóźnione na dzień dobry o co najmniej kilka lat, o ile w ogóle wejdą. Ile kosztuje mniej więcej czołg nowoczesny? Zależy jaki, ale licz, że od 6 do 8 milionów dolarów za sztukę rosyjskiego sprzętu. Mhm. Taki przedział. Bywało, no Abramsy to jest od dziesiątki do dwunastki się może zdarzyć, Leopardy też to jest taka dziesiąteczka jak nic, a bojowe wozy piechoty no to jest powiedzmy przedział 2 do 4 milionów dolarów za sztukę. Okay, ale czyli... tamte staruszki to jest kompletnie inna cena, bo zanim zaczęła się rozruba na Ukrainie w tamtym roku, wiesz za ile można było kupić czołg T-72 takiej wersji takiej eksportowej? 150 tysięcy dolarów za sztukę i ta, w tej cenie trafiały gdzieś tam do Jemenu, do tamtej wojenki i tym podobnych. Okej, okay, ale jeżeli tych czołgów nie ma, a potrzebujesz czołg, to musisz go zrobić od nowa, czyli kosztuje ci około 8 milionów dolarów. Najpierw musisz postawić huty.
Tak, no tak. Potem jeszcze walcowników. Wiesz, no na dzień dobry, tylko najpierw musisz zrobić. Bo same czołgi. Nie mówię elektroniki. Jestem ciekaw, ile jest walcowni i ile jest odlewni, które są w stanie zrobić to wszystko, plus ile jest profesjonalnych fabryk z profesjonalnym sprzętem do spawania i tak dalej. A no wozy bojowe są dużo tańsze od czołgów? Podałem ci przedział 2 do 4 milionów w zależności od tego, jak je chcesz wyposażyć i jakie mają być odporne. Bo to, co zaprojektowali Niemcy, Schützenpanzer Puma, to niestety, ale nie odbiega cenowo od czołgu. No okej, czyli straty takie, jeżeli mamy tych 10 tysięcy łącznie czołgów i wozów bojowych, jeżeli chcieliby to odbudować, no to masz lekko 40-50 miliardów dolarów. Przy takiej ilości. Nie przeliczaj na pieniądze, przeliczaj na możliwości ludzi, którzy to robią. W ciągu 10 lat nie będą mieli nawet ludzi, którzy wiedzą, jak obsługiwać obrabiarki. Właśnie o to mi chodzi. Nie mówiąc już o jednym, że żeby. Czy ja się nie znam, ale biorąc pod uwagę, ile musisz starzeć lufę, to tak naprawdę, żeby wyprodukować lufy do tych czołgów i żeby je za 5 lat czy 6 lat zamontować, to już powinno się zacząć. A oni kupują z Iranu. Okay. Można postarzać z wykorzystaniem technik ale temperaturowych, ale to nie u nich. Ja chciałem tutaj wrócić do tego, co kapitan mówił, bo powiedział, że się nie zgadza, a może warto, skoro się nie zgadzamy. Bo ja powiedziałem, że Chiny nie pozwolą i to rozwinę. No bo wyobraźmy sobie, że wojna się kończy. Jest jakiś rozejm. No z tego rozejmu nikt nie jest zadowolony do końca. Rosja popada w jakimś tam, coraz więcej handluje z Chinami i ogólnie z Azją, natomiast jeżeli chodzi o Europę, no to powoli ten biznes wraca as usual, no ale nie do końca. Teraz skąd Rosja ma pozyskać odpowiednie komponenty i technologie? Bo nie wyobrażam sobie, że europejskie firmy będą robiły po raz kolejny taki sam błąd i dostarczały to Rosji. Będą na mocnym cenzurowanym, będzie to bardzo utrudnione, a więc wchodzi w grę tylko ten kierunek chiński. I Chiny nie są, jak gdyby im nie będzie zależało, żeby budować zdolności militarnych, czy zwiększać zdolności militarnych Rosji. Sąsiada, który nigdy nie wiadomo, co mu odwali w przeciągu najbliższych 100 lat, nie? No na przykład, O ile dalej będzie to ten sam sąsiad. Jeżeli będzie nadal ten sam sąsiad, a jeżeli chce zwiększać jakieś, powiedzmy, swoje wpływy w Azji Centralnej, co robi, no to będzie uzbrajał teraz Rosję, która będzie, no jak gdyby... Największego konkurenta w Azji. Konkurenta gdzieś, tak? I być może jeszcze można tą Rosję uzależniać handlowo od siebie, no to po co wzmacniać ich militarnie? Zachód nie jest wrogiem dla Rosji, nie zaatakuje, tak? Nie jest wrogiem w tym momencie, a więc... No ja nie widzę jak gdyby takiego racjonalnego powodu, dlaczego, jak Rosjanie mają się odbudować, na jakiej podstawie, skąd pozyskać te komponenty, skąd pozyskać ludzi, plus te problemy też demograficzne, no wiele jest takich rzeczy, które wskazują, no i jeszcze jeden rzecz, no kasa. Z tej kwestii ekonomicznej, bo nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku było to, Rosjanie za 3 do 5 lat zaatakują. Bzdury. No właśnie chciałbym rozwinąć ten temat na tylu różnych płaszczyznach i spróbować go omówić, ze względu na to, że ta narracja wciąż się gdzieś pojawia, nie? Więc no niestety. Warto o tym rozmawiać i podać te argumenty, które teraz omawiamy. Znaczy wiesz, zaatakują. Pytanie, co będą mieli do użycia, bo jeżeli patrzymy, że zaatakują NATO, no to jest bajka. Jeżeli w ciągu 5 lat choć trochę odremontują, odkują sobie ten sprzęt, który mają, a tak naprawdę my, czyli NATO, Zachód, tej osłabionej Ukrainy nie wyposażymy naprawdę taktycznie solidnie, to rzeczywiście może się okazać, że tam znowu ktoś w tych durnych łbach przekalkuluje sobie, że skoro prawda tutaj jakiś leopard wyleciał na minie tutaj, gdzieś tam, prawda, francuski jakiś czołg i tak dalej, no to spoko, poradzimy sobie. A ponieważ Ukraina będzie miała tą jednak klęskę demograficzną, nie ulega wątpliwości,
no to gdzieś ta kalkulacja będzie, no może się uda, bo to jest cała zabawa, bo te myślenie rosyjskie to na pewno jest dobicie w tym momencie Ukrainy, czyli zrobienie Czeczenii bis, tylko o wiele, wiele wolniej. To ja mam pytanie do tego, bo oni kalkulując sobie tego wybuchniętego czołgu i tak dalej, to jest jedno, ale oni muszą przy ewentualnym następnym konflikcie kalkulować sobie te straty ekonomiczne, które teraz ponoszą, straty personalne i to, z jakim problemem z wyjściem tej wojny w tym momencie się borykają, bo oni nie spodziewali się tak długiej wojny, nie spodziewali się takich sankcji, nie spodziewali się takiego ubytku klientów na swoje ropę i gaz i teraz ewentualna kalkulacja na przyszłość musi obejmować te wszystkie rzeczy, bo ja nie wyobrażam sobie inaczej, przecież tam nie są idioci, nie będą tylko bilansować sobie, wysadzili nam tyle czołgów, a my im tyle, tylko powinni wrzucić w tego Excela jeszcze te wszystkie straty demograficzne, ekonomiczne, polityczne i czy to w najbliższym czasie w ogóle im się może opłacać w jakikolwiek sposób, bo mi się to nie skleja. Żadna wojna im się nie opłacała, którą prowadzili w ciągu ostatnich lat i co z tego? Tak naprawdę Afganistan od 2014 roku, kiedy się kopali w Donbas, im się to kompletnie nie opłacało, bo to już generowało nieprawdopodobne koszty. Mało tego, to co miało być zyskiem, czyli Donbas, zaplecze, kopalnie i tak dalej, rozwalone w diabły, było wielką czarną dziurą generującą ogromne koszty. I już wtedy można byłoby się zastanawiać, czy to ma sens. No, rosyjskie myślenie to jest myślenie takie, że jeżeli mam czym, choćby to były Mosiny, taczanki, cokolwiek innego, a przeciwnik nie da rady powstrzymać nas, no to spróbujemy. I to jest najbardziej problematyczne, że dopóki będziemy przestawiać nasze miary, łącznie z miarami ekonomicznymi, dopóty będziemy popełniali ten błąd w logicznym myśleniu Federacji Rosyjskiej. Jeżeli przeliczą sobie, że dobra, tylu tam emerytów wymarło, jesteśmy do przodu. Jeżeli w międzyczasie jeszcze z powodu braku medycyny, pola walki medycyny, padnie im tam ilość tych kaleków wojennych i tak dalej, inwalidów i znowu będą do przodu. Jeśli na dodatek gdzieś tam ta ilość osób, które ściągną do woja i zmuszą do służby, też im się skalkuluje, no to kto wie, czy na przykład znowu nie postanowią ruszyć na zasadzie takiej, a może Zachód nie da już rady. Bo to jest myślenie zupełnie, zupełnie inne. O, i powiem ci, że ja teraz spróbuję uzupełnić coś do tego wszystkiego. Maciek wrzucił przypominajkę o informacji następującej. Szef CIA w trakcie tego buntu Prigożyna zadzwonił, że oni nie mają z tym nic wspólnego. Czyli... Ale do Maćka? Nie, oczywiście. Do szefa wywiadu zagranicznego Rosji, do szefa SWR. Że oni nie mają z tym nic wspólnego. Co się przekłada na wniosek Maćka, ale sygnalizowany też już dużo wcześniej i o nim też mówiliśmy. Amerykanie wolą mieć znanego sobie partnera do negocjacji, nieważne jak one by dotyczyły złych rzeczy. Zamiast rozruby i zamiast jednego podmiotu, z którym się rozmawia, kilka nagle niezależnych państewek z bronią atomową i tak dalej. Amerykanie pokazali, że boją się wywrotki i zmiany partnerów do rozmowy, bo nie wiedzą, kto to będzie, ale może być tego więcej niż jeden. I dlatego, jak Rosjanie usłyszeli to, szef wywiadu przekazał, że do niego szef CIA dzwoni, mówiąc, że to oni nie mają z tym nic wspólnego, to dało impuls dla przeciwdziałania skutkom tego prigożynowego buntu przez Kreml, że tak powiem. I oni sobie z tym w jakimś stopniu potem zaczęli radzić, próbując pokazać, że jednak tą siłę mają, chociaż zrobili te amnestie, tym podobne, ale amnestia amnestią i owszem, Prigożyn sobie lata i zbiera swój majątek, czy to w Petersburgu, czy tu, czy tam oddają. Ktoś musi najemników opłacić. No jak tak, nie Prigożyn, ale... to kto? Dokładnie, a tymczasem właśnie ci dowódcy, którzy nie reagowali na bunt Prigożyna, tudzież go wsparli, znikają. Część Wagnerowców też zapewne w jakiś sposób zapłaci za to,
bo na przykład będą zwalniani, pojadą do domu i tym razem już nie dojadą, bo ich od razu aresztują, bo mieli jakiekolwiek kiedyś konflikty z prawem. I to się jakoś będzie toczyć, ale pamiętajmy, naprawdę okazało się, że Zachód woli znanego, tak jak Kargul i Pawlak. Co on im powiedział, jak zobaczył Pawlak? Ty, no takie krowy tylko w krużewnikach. No ale to Kargule. Lepszy stary, znany wróg niż nowy. Co ja się będę nowego uczył, prawda? I trochę ten punktatorski model wyskoczył z tego działania szefa CIA. No ale Chiny mają dokładnie ten sam model. Nie chcą rozczłonkowania. Co zrobią tak naprawdę, kiedy zacznie im się to sypać na północy? Mało tego, nawet drobne zawirowanie, nawet drobna wojna domowa w Rosji, no to jednak dalej straty na tym handlu chińskim. Niby on jest nieduży, no ale, ale tu trochę, jakoś to się ogarnie, a bałagan w Rosji to już jest koniec normalnego handlu z resztą świata, bo tej grypy to już nikt nie uniknie, nie łudźmy się. Sytuacja wtedy byłaby pewnie taka, że ilość państw, które skupiłoby się tylko i wyłącznie na zbrojeniach i na robieniu wszystkiego, by przerzucić te aktywa w ten obszar, no odcięłyby Chiny. To byłaby dla Chin katastrofa. I to naprawdę katastrofa ekonomiczna, która przeszłaby w katastrofę społeczną, bo ten rynek chiński nadal, no on jest oparty na eksporcie. Nie ma tego rynku wewnętrznego. Zawsze się, myślę, że Chiny chciałyby mieć ten wewnętrzny rynek, który by ich tam trzymał w miarę sensownie, ale go jego nie ma. Siła. Jego siła jest jeszcze słaba. Stąd to, czy rzeczywiście uda się utrzymać Rosjan w ryzach i spowodować, żeby nie rozpoczęli nowej wojenki, będzie bardzo trudne i chyba bardziej trudne dla Pekinu niż dla Amerykanów, bo Amerykanie na to przełożenia nie mają. Chyba że Chińczycy mocno zaczną naciskać poprzez wsparcie tych południowych, tych republik Azji Środkowej, a tam znowu, prawda, będzie sytuacja taka, że hola, nie ma już tych ludzi, którzy pojadą powiedzmy pracować do Rosji, bo znajdą sobie coś do robienia na swoim terytorium. To trafi Rosję ekonomicznie, chyba głębiej, no ale to jest Rosja. No ja nie biorę tutaj jednak i nie dam sobie ani ręki, ani nawet włosa uciąć, że oni postępują logicznie za każdym razem, no bo za każdym razem udowadniają, że logika to jest logika ich. A ekonomia? No ekonomia, ta co widzimy, jest ważna, ale ci, którzy podejmują decyzje, w wielu przypadkach wierzą, że ta ekonomia jak w Związku Radzieckim, ona będzie służyć partii. Okej, czyli podsumowując, uważacie, że dla wszystkich największych krajów na świecie będzie dobrze, żeby Rosja się nie rozpadła, ale nie będą inwestować militarnie, sprzedawać jakichś podzespołów i tak dalej, będą ją trzymali na poziomie, nie wiem, Wenezueli, żeby ona Rosja pozyska podzespoły, nie mogła, nie mogła się rozwinąć. Istnieje, ale nie zrobią z tego czegoś mocnego. Mhm. Czyli dużą Wenezuelę 2.0 zrobić. Najlepiej by było dla świata. Niebezpieczne. Pamiętajcie, co robili Rosjanie, kiedy nawet było u nich słabo za Jelcyna. Pilnowali, żeby strategiczne wojska rakietowe ciągle były, miały finansowanie, były najedzone, syte i żeby ciągle kończyć wcześniej rozpoczęte programy zbrojeniowe w tym zakresie. Bo wychodząc z założenia, że może się ktoś z nich śmiać, ale w jakimś sensie musi się ich bać. No, ale oni musieli pokończyć te programy nuklearne, bo to, co mieli zrobione i co mieli na stanie, potrafiło im się samo uruchomić, więc dla własnego bezpieczeństwa inwestowali, przerabiali ten cały system wyrzutni, wojska rakietowe i tak dalej, ale jeśli potrafią rzucić chłopaków z wojsk rakietowych na front, jeśli gdzieś w tych różnych raportach, które się pojawiały, była mowa o tym, że nawet bazy tych wojsk strategicznych zdarzało się, że opłacały się lokalnym grupom przestępczym, ponieważ FSB było zainteresowane osłabianiem armii, no to też nie jest takie optymistyczne. Przecież tak naprawdę Amerykanie zainwestowali nieprawdopodobne pieniądze, by pomóc im także w utylizacji części tego
części tej broni nuklearnej. Tak, to były tylko, miliardy dolarów. Tylko, że teraz oni się tak boją tego wszystkiego i zachowują się trochę jak Kim, że raczej nie ma zgody, nie będzie zgody na to, żeby utylizować cokolwiek z ich stanu posiadania. Wręcz odwrotnie. To też, ale tu jest fajne pytanie. Skoro kwota na odbudowę Ukrainy sięga już blisko 400 miliardów dolarów według wyliczeń, to jak się to ma do budżetu Rosji? Ja bym powiedział inaczej. Jak to się ma do środków zamrożonych za granicą? I tutaj ty, Mati, coś tutaj dopowiesz, to co znalazłeś w pewnych wystąpieniach chyba Olega Deripaski. Ja przypomnę, ponad 300 miliardów gotówki i papierów wartościowych zostało zamrożonych. Trwają prace nad tym, żeby umożliwić przekazanie tego dla Ukrainy, na przykład na potrzeby związane z reparacjami i odbudową, ale tu uzupełnij Mati, bo to ty to znalazłeś w Deripaski. Okazuje się, że być może nie jest to jedyna wartość majątkowa, którą tam zamrożono. I co na ten temat? Deripaska się wypowiedział, natomiast ja to słyszałem po raz pierwszy i nie wiem, czy Paweł gdzieś to widział wcześniej. Deripaska stwierdził, że nie jest to jedyna. Że fundusze inwestycyjne i jakiś kapitał rosyjski w różnych miejscach na świecie zamrożony to jest 600 miliardów dolarów. Oprócz tych 300, które zamknięto państwu rosyjskiemu, natomiast to prywatny biznes ma zamrożone jeszcze 600. Natomiast to jest wypowiedź Deripaski, a ja nie kojarzę żadnej innej wypowiedzi, która mogłaby to potwierdzić. Nie wiem, Paweł, czy to słyszałeś, czy to uznajesz za realne. Znaczy to jest jego wypowiedź, uważam, że jest nieprawdziwa. Okay. No dobrze, gdyby takie coś było, byłoby to też ewentualnie możliwe, chociaż tutaj, jak to się mówi, własność prywatna, zawsze inaczej na to patrzą w tym momencie państwa, takie jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, a co innego, jeżeli to były państwowe rezerwy, które, na których nałożono areszt. Ja myślę, że to trochę bardziej mogło mu chodzić, znaczy nie wiem, bo nie rozmawiałem z nim, że tak, że ponad 300 miliardów mamy, jeżeli chodzi o bank centralny, natomiast drugie tyle prywatne osoby, oligarchowie głównie, mogą mieć za granicą Rosji. I teraz to, co się udało zamrozić, to jest w tym momencie, ja się szacuję, około 40-50 miliardów dodatkowo, z czego większość przypada na Europę. Nie. Być może on jak gdyby mówił, że w zasięgu tak jest, rozumiesz, tak, że może o to chodziło, że może ktoś w każdej chwili to zagarnąć, tak? Tak, no bo wiesz, no są majątki, które nie zostały zamrożone, na przykład w Wielkiej Brytanii, no ale może się to nagle zmienić, bo wejdzie kolejna ustawa. Sankcja, nie? Tak, wejdzie ustawa, wejdą sankcje i nagle to, co ktoś jest prywatnym właścicielem, bo sobie kupił jako prywatna osoba, no może się okazać, że jest już, że nie jest już jego, tak? No więc bardziej bym w tym kierunku patrzył. Natomiast jeżeli chodzi o te dodatkowe, to tak jak mówię, to jest około 50 miliardów więcej, nie wydaje mi się, żeby się zebrało. No ale to i tak zbliża w razie czego do tych wartości. A pamiętajmy, Niemcy, okazało się, że ten Euroclear, tak? I Belgowie, Belgowie. Tam są jeszcze małe pierdepychanki w sprawie procentów, jakie od tych zamrożonych kwot tam się gromadzą. I to nie są pojedyncze miliony, nawet nie dziesiątki. 3 miliardy euro. Tak. Natomiast tam było inne chyba pytanie, znaczy, bo to sobie powiedzieliśmy o części. Natomiast tutaj jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć, bo było jak gdyby porównanie. Ja to cały czas powtarzam, może to się w końcu przebije do jakiegoś mainstreamu, bo była podana kwota 400 miliardów. To są jakieś wyliczenia, ja widziałem trochę inne, niższe wyliczenia, ile Ukrainie przeznaczono tych pieniędzy. I to się uzbierało około 170-180 miliardów. Niezależnie, czy to jest ta kwota, czy ona jest troszeczkę wyższa, no to zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Budżet Ukrainy przed inwazją to były 45 miliardów. Budżet rosyjski to jest niecałe 300 miliardów. I teraz, jeżeli patrzymy, Ukraina jest mniejszym krajem,
Jeżeli ktoś prowadzi wojnę, to nie jest tylko, że musi wydawać na uzbrojenie, tylko musi, jak gdyby, ponieważ produkuje to uzbrojenie, produkcja cywilna trochę leży, no musi jednak wydawać, tworzy się deficyt budżetowy, tak jak rozmawialiśmy, no musi jednak pokrywać pozostałe gdzieś wydatki. No wypłaty i emerytury z nieba nie spadły. Wypłaty i tak dalej, nie? A więc Ukrainie, jeżeli ma pomoc, bo to jest przy założeniu, że ma pomoc, jest łatwiej prowadzić tą wojnę, bo mniej potrzebuje tej kasy, żeby pokryć. Bo to nie są tylko wydatki wojenne, tylko wydatki państwa w trakcie wojny. Oczywiście Ukraina jest troszeczkę w gorszej sytuacji, bo wojna się dzieje na jej terenie. Niemniej no Rosja już prowadzi wojnę na taką dosyć dużą skalę. To nie jest operacja specjalna. Drony atakują Moskwę. Tak, no to też były ostatnio jako jedna z przyczyn podawana tak przez rosyjskich te media na tego rubla, ta, na osłabianie się tego rubla. No niemniej nie wyobrażam sobie Rosji, która prowadzi pięcioletnią wojnę, tak jak nam się tutaj sugeruje, że może sobie na to pozwolić. No to są olbrzymie wydatki, nie tylko na wojsko. Pamiętajmy, to nie są tylko wydatki na wojsko, to są również wydatki na właśnie te sankcje, efekty sankcji, na różnego rodzaju inne rzeczy, które wiążą się z prowadzeniem wojny, a Ukraina jest w odwrotnej sytuacji. Ma wiele krajów, które wspierają, a więc jeżeli porównujemy w ogóle, kto może prowadzić długoletnią wojnę, czy Ukraina, czy Rosja, to musimy porównywać potencjał gospodarczy krajów, które wspierają Ukrainę, i Rosji, bo Rosji w tym momencie nie wspiera nikt. No poza jakimiś drobnymi rzeczami, które idą powiedzmy z Iranu. Ale to jest biznes niż wsparcie bardziej. No tak, ale czy Chin, tak, ale to jest biznes, to no nie jest tak, że tam idzie oni jakaś za to pomoc ciężko płacą. Za te drony to idą za darmo, nie? Hmm. Więc tu mamy sytuację, słuchajcie, że jest jeden Goliat i jest jeden Dawid, który jest wspierany przez rzeszę jakichś pomocników. Oczywiście, jak to w takim wypadku, jest pytanie, czy ci pomocnicy będą wspierać. Natomiast no, na ten moment jest finansowanie na ten rok i na przyszły rok dla Ukrainy. Jeżeli założymy, że tutaj będzie cały czas sojusz, no to Rosja nie ma szans jak gdyby tej konfrontacji. Wtedy to w tym zestawieniu ekonomicznym to Rosja jest z Dawidem. No wtedy tak. Bo tak naprawdę potencjał gospodarczy tych wszystkich krajów, to one po ułamku procent wystarczy, że dają Ukrainie i tak, to Ukraina może jakoś funkcjonować. Żadnego kraju jakoś mocno nie boli dodatkowo. Te pieniądze na pokrycie jakichś rzeczy socjalnych, zobaczcie ile Rosjanie wydają na socjal, a ile wydaje Ukraina. Rosjanie mają więcej emerytów niż Ukraina ludzi. No. Jak gdyby, a teraz im ten system w 2023 no łamie się, rubel łamie się, tak? No to co w przyszłym roku będziemy mieli hiperinflację, będą problemy z wypłatą i co jeszcze przez tak 5 lat będziemy sobie ciągnąć i ograbiać tych własnych obywateli? No nie da się w nieskończoność. Ten efekt będzie, tak? Pytanie oczywiście kiedy, jaki, no i o tym opisujemy. Natomiast no też nie mówmy, że to się stanie tak z dnia na dzień i Rosja powie, a jednak za dużo ekonomicznie tracimy, no to wywieszamy białą flagę. No pewnie tak nie będzie, tak? Powinna tak oczywiście zrobić, natomiast myślę, że ten scenariusz jest najmniej prawdopodobny, znaczy ten scenariusz w tym momencie nie jest prawdopodobny, natomiast oczywiście zmiana władzy w którymś momencie pewnie zaistnieje i ten scenariusz również trzeba rozważyć. Okej, panowie, macie coś do dodania? Czy kończymy, bo widzę dwóch na górze jest mocno chyba podziębionych. Oj, tak. Zakatarzeni. Tak sobie. Tak. Maciek nawet ten stracił głos całkowicie, gardełko. Włącz mikrofon. Okej, wrzucę teraz temat Geopolo. No. Jeden, bo bardzo ważny. Z jednej mańki mamy ważną rzecz. Nie będzie teraz wyborów sekretarza NATO.
Jest informacja ważna i wiążąca o tym, że Jens Stoltenberg przez kolejny rok będzie pełnił tą funkcję, czyli przedłużono mu ten mandat, bo nie zmienia się dobrego konia w trakcie wyścigu z jednej strony. Z drugiej byłoby to otwarcie pola dla różnych tarć i negocjacji o to, kto miałby zastąpić, a to byłaby woda na młyn dla ruskiej agentury. W tym momencie tego uniknięto. Jak długo to potrwa, nie wiadomo, ale w każdym bądź razie Amerykanie w jasny sposób zasygnalizowali, że wolą sobie zostawić taki stan rzeczy, jaki obecnie w Europie jest. I tak trwało przez kilka dni. Po czym Benz wyjaw czoło wiadomość ze Stanów, że sugestia, aby pani von der Leyen, jak tylko jej się skończy kadencja na szefowaniu Komisji Europejskiej, stała się nowym sekretarzem generalnym NATO. Co wy na to? Bo dla mnie to nie jest dobra informacja. Dlaczego? Cudowna, żeby ją wyeliminować. Żeby ją wyeliminować? No oczywiście. Chyba tylko. No nie uczmy się. Puszczenie tego teraz w obieg jest skutecznym utrąceniem jej kandydatury na przyszłość, no bo po co by Amerykanie puszczali taką informację? Tak naprawdę, jeżeli nawet, to puszczają tę informację po to, żeby wszyscy pokazali, no dobra, ale zobaczcie, co się działo z Bundeswehrą i tak dalej. Właśnie. A prawdziwe poszukiwanie kandydata będzie się odbywało w ciszy i spokoju, bo króliczek już goni. Jest wypuszczony, prawda, czy tam dobra, zając bardziej na tym wybiegu dla hartów już zasuwa i wszystkie harty biegną za nim. Tak, a co było w cieniu zagadnienia? A tak naprawdę nie łudźmy się o tym, kto będzie, to zaczną dyskutować, myślę, że przed kolejnym szczytem, nie już nie w Wilnie, tylko w Waszyngtonie i tak naprawdę wtedy zapadnie jasna i klarowna decyzja, bo no, Amerykanie też muszą parę rzeczy uporządkować. Jedna sprawa to zapewne będzie w końcu Szwecja. Jeżeli to będzie przeblokowane, no to będzie to jednak gra także na to, co się dzieje z Turcją, jak Turcja działa, bo jeżeli Erdoğan poczuje tutaj, prawda, wiader w żagiel, no to facet nagle ogłosi, że tylko Turek ma być przewodniczącym na to i koniec, kropka, wszystkich innych zablokuje, bo skoro wszystko inne działa. No ale nie, poczekaj. Dobra, ale dwie rzeczy ważne. Stwierdzam, że Erdoğan jest no, coraz bardziej sułtanem, a nie jednak tym takim politykiem. No, może tam szachować, jeżeli chodzi o pozycję nowego przewodniczącego, sekretarza generalnego. Ale teraz tak, von der Leyen znana w chwili obecnej z tego, że ma raczej antychińskie nastawienie, co odpowiadałoby bardzo akurat potrzebom amerykańskim, żeby gdyby się musieli skupić na potencjalnej aferze dookoła Tajwanu i na basenie Indo-Pacyfiku, żeby tu w Europie kierował zagadnieniami natowskimi ktoś, kto jest raczej co najmniej sceptykiem do Chin, a taką pozycję obecnie von der Leyen prezentuje, a jako osoba na poziomie Komisji Europejskiej, niestety kompletnie w drugą stronę, sugestia, że najgorszy w historii jak na razie kanclerz Niemiec, czyli Scholz, miałby ją zmienić. To już jest w ogóle wywrotka piękna i tu się wtedy zgodzę, że jest to wycinanie tych dwóch kandydatur, ale już hurtem. Tak to widzę. Znaczy, nie wiem, czy będzie to hurt. Jestem pewien, że nikt nie wypuszcza teraz informacji, jeżeli na rok jest zawieszony. No bo po co? No tak naprawdę, jeżeli chcieliby zagrać, to najpierw by się rozpoczęła dyskusja gdzieś, powiedzmy, poza off the records i można to zacząć w Wilnie, no chyba, że miał być to punkt przetargowy na rozmowy w Wilnie, to tym bardziej wypuszczenie jej teraz nie miałoby sensu. A na tym statku jest paru oficerów, których nawet antychińskich, których da się znaleźć i niekoniecznie musi być to von der Leyen. No, o czym, jeżeli Amerykanie chcą bardzo mocno zagrać na Niemcy, to fajnie, tylko pytanie, czy to jest gra na Niemcy teraz, czy to jest gra na Niemcy na przyszłość. Czy to jest takie Berliner Würste, które teraz Amerykanie pokazują z informacją, że sorki, chłopcy, jest gra, no ale zawsze możemy to podmienić na kebab. Paweł, coś chciałeś powiedzieć, czy mi się zdawało? Ja chciałem tutaj, bo tutaj część słuchaczy, mówię słuchaczy, widzów i słuchaczy, pisze, że von der Leyen była dobrą, znaczy jest chyba, bo... Dobrą przewodniczącą komisji. Dobrą przewodniczącą komisji. To jest jedna rzecz, żebyśmy dorzucili, jak wy to oceniacie. A drugą... Trochę...
to poczekaj, jeszcze mam drugie pytanie do was. Drugie pytanie jest, bo ja się zgadzam i z Danielem, i z tobą, że no wypuszcza się, jeżeli ktoś wypuszcza rok przed jakichś kandydatów, to albo to są tak mocni kandydaci, także no to tylko żeby uklepać i zobaczyć taki balon próbny, czy ktoś się sprzeciwi, jak nie, no to już jak gdyby jest to ustalone rok przed, czyli ma tak mocne papiery, albo to jest, no właśnie, po co ona jest wypuszczana, bo moim zdaniem to jest spalenie tej kandydatury, tylko po co? Ona od razu nie zaczęła być taka zgodna z linią NATO na dzień dobry. Trwało trochę, zanim Komisja Europejska zaczęła troszeczkę wskazywać Niemcom, Scholzowi, jaki byłby właściwy kierunek. To trwało i ona się stopniowo przekonywała, albo raczej, że warto zająć taką pozycję, a nie, że to był jej pogląd. Ja tak to widzę, jeśli chodzi o jej podejście do wojny rosyjsko-ukraińskiej, dobra, bo ona mimo wszystko... Info, które nam tutaj jedna z osób puściła na tym naszym czacie, ja sobie sprawdziłem, rzeczywiście są jakieś przecieki od Stoltenberga, że Szwedzi być może mogą spodziewać się zgody Szwecji, Szwedzi mogą spodziewać się zgody Turcji w Wilnie. Oczywiście znowu jestem ciekaw, czy to jest puszczone, żeby Turkom trudniej było się wycofywać, no ale Stoltenberg gdzieś tam już mówi, że jest możliwa zgoda, co nie oznacza ratyfikacji dokumentów, ale jakieś zielone światło. No. Więc no sprawa jest arcyciekawa, bo co to jest to zielone światło? Za chwilę spalą następny Koran i nagle chłopakowi się odwiedzi. No. Albo jest to znowu wypuszczenie takie info, żeby wzmocnić tą pozycję dyskusyjną. No dzisiaj było to spotkanie, może coś tam ugrano. Okej. Jednak to będzie troszeczkę trwało, zobaczymy jak to się potoczy, a we wszystkim jeszcze będzie element finansowy. Jeżeli strategia bezpieczeństwa narodowego Niemiec, o której w dniu dzisiejszym robiłem nagranie z panem doktorem Piotrem Andrzejewskim, jutro będziemy o tym mówić, generalnie rzecz biorąc, owszem, zawiera świetny element, który mówi o tym, że po raz pierwszy jako czynnik destrukcyjny dla bezpieczeństwa w Europie wskazana została Rosja. Tego nie było od czasu zimnej wojny. To jest postęp. O tyle sam ten dokument niestety to jest zjawisko porównywalne do tego, że góra urodziła mysz. Jest to początek tego typu prac, dopiero jakie Niemcy powinni zacząć. I nawet sami niemieccy koalicjanci z FPD, tak? Nie są zadowoleni z tego dokumentu, jaki powstał, bo to ma niewiele wspólnego z tym, co powinien sobą prezentować dokument o nazwie Strategia Bezpieczeństwa Narodowego i co najważniejsze, nie powstała instytucja, czyli stały organ zajmujący się tym tematem o nazwie Rada Bezpieczeństwa Narodowego, tak jak wzorowana na tej amerykańskiej przy prezydencie, no ale też przy okazji pokazała, jakie są przepychanki pomiędzy resortami w Niemczech dotyczące tego, gdzie miałoby to być umieszczone i kompetencje z tym powiązane. Ale generalnie niestety, a tu i teraz, Niemcy jako europejskie mocarstwo nie są w stanie wykonać dwóch rzeczy naraz. Czyli wysłać brygady do stałego stacjonowania na Litwie i zareagować na prośbę prezydenta Rumunii o to, żeby taką samą brygadę wysłać do niego na wzmocnienie wschodniej flanki NATO w Rumunii. I w chwili obecnej pod wieloma względami polityka obronna Niemiec pokazuje, że król jest nagi. Niestety. Czyli mamy dwóch golców na wschodzie i na zachodzie? No mamy. O którym golcu na wschodzie mówisz? No Putinie. Powiedziałeś chyba ty dzisiaj, nie? Że król jest... Nie, to Daniel chyba powiedział z wschodu. Dokładnie, król jest nagi i teraz z zachodu też król jest nagi. Ale w innym obszarze. Powiedzmy, inne spektrum światła. Okej. To otacza nas plaża nudystów. Nie, no Niemcy mają. To nie jest przyjemny sandwich. Te pomysły, te informacje, że oni znowu będą inwestować w przemysł obronny, no coraz bardziej stają się takim raczej dowodem na to, że się rośnie jakaś taka aberracja wokół nich. No bo jeżeli my znowu mamy inwestować w przemysł obronny, a
Ile oni z tych 100 miliardów wydali? Nic to nie jest. No. Tam w ogóle chyba nie wydali tego. I teraz nagle... 1 miliard z groszem z tego poszedł. 1 miliard z groszem z tego, więc teraz informacja o tym, że oni coś będą znowu wzmacniać i tak. Ale wygląda ja na to, że... Pomysł, jak pozwolicie. Bo może tu chodzi o coś innego właśnie. Teraz mnie tak zainspirowaliście, jak wielokrotnie mnie inspirujecie. Bo może chodzi o to, że po to teraz jest wypuszczane, żeby powiedzieć Niemcom, no zobaczcie, chcemy zrobić wasze przewodnictwo w NATO, no i przez ten rok no musicie się jakoś wykazać. Nie? Czyli jeżeli będzie nadal taka pabieda, tak, jaką mają, no to powiemy, no nic nie zrobiliście przez rok, no to jak będziecie szefować NATO, no to nie będzie wcale lepiej. Nie? Czyli jest obiecane, damy wam tutaj tą prezydenturę w NATO, no ale musicie coś do tego czasu ale zrobić. Ale wierzysz w to, że Francuzi by to łyknęli? Ja mam jeszcze inny pomysł, czy to nie jest próba właśnie wrzucenia ich pod pociąg, wysuwając tą kandydaturę i mówiąc, tylko musicie się postarać, wiedząc, że to nie wyjdzie. I koniec końców nie będzie to... Może udawać antychińską, ale to, co Niemcy teraz odstawiają na kierunku chińskim, to raczej nie brzmi optymistycznie. Więc, kojarzy się więc... to z tym dowcipem, o którym dzisiaj słyszeliśmy, że jeżeli dalej będziesz traktował tą część ciała jako wejście, to dalej będzie bolało. A oni się koło tego miejsca kręcą w tej chwili. Nie, no, szczególnie, że no, widać, szczyt NATO w Wilnie pokazuje parę ciekawych rzeczy. Polacy robią ćwiczenia tych sił specjalnych. Niemcy po raz kolejny powiedzieli, dobra, możemy jakąś tą swoją brygadę kiedyś przyślemy, ale wy nam wybudujcie tam już nie wiem co. Więc widać, że tam nie ma czego. Zresztą nie, powiedziano im wprost, że dobra, możecie sobie kombinować z przysłaniem czegoś na Litwę, ale pamiętajcie, że musicie mieć 3 razy tyle, bo jedno na rotacji, jedno na odpoczynku, jedno na miejscu. Więc Niemcy rzeczywiście są grillowani przez Litwinów bardzo skutecznie. Jak na przywództwo NATO, to ten wzorzec jest taki sobie. Teraz wziąć pod uwagę ten raport generalnego inspektora Bundeswehry, ile czasu będą potrzebowali na to, żeby móc wystawić jedną dywizję do działań na potrzeby NATO w całości i jeszcze tą brygadę na Litwę, a teraz gdyby jeszcze miała być brygada na Rumunię, to jest 5 lat. Przygotowywania i wydawania pieniędzy na to. Więc tu się zgadzam. Pieniądze to być... można wydać, oni mają pieniądze, tylko nie ma komu tego zrobić. Poczekaj. Te 100 miliardów tak naprawdę najbardziej prawdopodobne jest, że wydadzą Niemcy na amerykańskie samoloty F-35 i tym podobne rzeczy i na współpracę przemysłową, która na dzień dobry trochę nas zaczyna boleć, że Amerykanie, kiwając palcem Niemcom, że kiepsko robicie i stawiając mocno na nas, to jednak pozwalają na to, żeby biznes as usual z Niemcami był robiony i oni dostają zdolności, raczej ofertę offsetową na samoloty, której my tej oferty na przykład nie dostaliśmy od Amerykanów, albo raczej nie staraliśmy się o to. Co jednak otwiera te drzwi, że jeśli przez ten rok oni pokażą, że nie są takim mocnym człowiekiem Europy, jakimi chcieliby się jawić, to tu się otwierają drzwi dla ludzi z Europy albo środkowo-wschodniej na stanowisko tak ważne w NATO, albo z krajów nordyckich. Ale Maciek, pamiętaj o takim drobnym, ale no czym mielibyśmy, gdzie mielibyśmy produkować te powiedzmy części F-35? No, ale może będzie drobne, stawiana ale... cała fabryka w Niemczech. Już jest decyzja ale przecież, na ten temat. Ale przypominam, że Niemcy mają mimo wszystko jeszcze doświadczenie. No wyżej położone. No tak, mają wyżej rozwinięte. Mają i cały czas byli zapleczem tym amerykańskim. Więc no tutaj nawet gdybyśmy chcieli w Polsce postawić wszystko, no to po pierwsze, no to nie jest tak, że nagle stworzymy, nie wiem, masy inżynierów, technologów i tak dalej. Wchłaniajmy po kolei to, co możemy. I cieszmy się z tego, co jest. Ja wiem, że można zarzucić, że to nie jest, powiedzmy, patriotyczne, no ale mierzmy także siły naszej gospodarki na realne możliwości tego, co potrafimy zrobić lub co jesteśmy w stanie wchłonąć.
bo to jest też technologia, którą musielibyśmy na dzień dobry ustawić. Być może, że z tymi end-userami chipów sobie radzimy, bo to jest powiedzmy ta mocniejsza część, ale, ta, ale z tym lotnictwem wycięliśmy to wszystko. No co, doświadczenia mieliśmy kiedykolwiek jakieś, no efy, no ale, ale znowu no to, to myślę, że to jest za mało. A poza tym no jeżeli komuś mają przyłożyć, to najpierw przyłożą nam, więc logiczne, że fabrykę postawi się trochę dalej. No, zobaczymy, ale możliwości tu jest całkiem sporo i Amerykanie przy psztyczkach, jakie porobili Niemcom, być może zrobili to jakąś zasadzkę tego typu właśnie a propos obsady stanowisk kluczowych w NATO. Zobaczymy, to jednak interesy z Niemcami robią, bo mają potencjał ci Niemcy w tym zakresie. No Niemcy nadal są kluczową gospodarką, no trudno ich wyciąć z tego powodu. No, można próbować tylko, znaczy myślę, że Niemcy, że Amerykanie doskonale sobie zdają sprawę z tego, że ta gospodarka niemiecka mimo wszystko jest jednym z ważnych trybów Europy i jak zarżnie się gospodarka niemiecka nawet przy tych głupotach, które robią Niemcy, no to to bardzo mocno, tak, świetny kandydat. To też to odbije się na możliwościach także tutaj z wszystkich partnerów Niemiec. No, jeżeli mamy mieć budowaną, stabilną sytuację w Polsce i, nie, i Amerykanie chcą mieć tu powiedzmy zaplecze, no to ono, ono zależy także od tej współpracy z Niemcami i tego, czy da się w ten sposób jeszcze przeciągnąć ten przemysł niemiecki od Chinoli, no bo no, no muszą dostać jakąś marchewę. To pytanie, czy jeszcze rząd niemiecki w jakikolwiek sposób kontroluje choć trochę niemiecki przemysł, czy niemiecki przemysł już ma głęboko wywalony na rząd niemiecki. To jest klucz. Ja tutaj wam wrzuciłem takie zdjęcie, bo jest kontrkandydatura, ale ja poważnie się zapytam, czy to nie jest też jak gdyby kierunek? Żeby, ale ja już nie powiedziałem, że z krajów nordyckich lub z Europy Środkowo-Wschodniej. Tak, właśnie, to wiesz, było moje pytanie, które chciałem zadać. Bo z tych nordyckich, no to byłoby dosyć silne wzmocnienie. Pomijając, czy to będzie ta pani, którą pokazujemy. Stoltenberg jest Norwegiem. Mm. Słuchaj, tylko my więc jesteśmy wewnętrznie tak pożarci, że nawet gdyby była jakaś kandydatura z naszego kręgu, to pewnie byśmy się pozabijali wewnętrznie w udowadnianiu nie, tak, tak, nie. A z krajów nordyckich jest w stanie pogodzić. Czas czekać, a z krajów nordyckich jest w stanie pogodzić. Ja tam był bezpieczny z Wikingiem na tym, na czubku na to. Teraz jest Wiking i jest okej, okay, nie? I czuję się całkiem bezpieczny. Oni są realistami, bardzo mocni. Ale słuchajcie, bardzo mocni realistami w kierunku Rosji. Tak jeszcze lekko wracając do tej niemieckiej strategii bezpieczeństwa narodowego, powiem wam o jednej rzeczy, której mi kompletnie tam zabrakło, jako rzeczy fundamentalnej oraz drugiej jako cholernie ważnej. Fundamentalna. W ogóle się nie pisze o Polsce jako sąsiedzie, jest tylko co najwyżej wspomniana Europa Środkowo-Wschodnia. To jest przy tym, że jakie są potężne więzy gospodarcze, a bezpieczeństwo również obejmuje te kwestie ekonomiczne i gospodarcze, potraktowanie tego w ten sposób przez niemieckie trzy ministerstwa pracujące nad tym zagadnieniem jest dla mnie trochę dziwne. Z drugiej strony kompletnie pominęli kwestię Bałtyk. Bałtyk jako obszar współpracy ścisłej tylu krajów natowskich, bo ja już liczę w tym momencie Szwecję tak jak ekwiwalent kraju natowskiego versus flota bałtycka i wszystkich zagrożeń, zarówno tych dla handlu i turystyki, jakie pod wodami niestety Bałtyku są, a są one skutkiem dwóch wojen światowych i zatopionych tysięcy ton toksycznych środków bojowych, amunicji i tym podobnych niemieckich tam, które cały czas powodują nieszczęścia i wypadki na plażach, czy to w Polsce, czy w Danii, czy w Niemczech. W ogóle o tym nie było, a to jest też tak jakby pominięcie tematu bardzo istotnych kosztów, które musieliby Niemcy wyłożyć na to, żeby to zagrożenie z Bałtyku usunąć. A jednocześnie w trzech działach całej tej strategii, jako jeden z nich dali numer trzy, zrównoważony rozwój. A zrównoważony rozwój to jest również ekologia, i ratowanie wszystkiego, co jest. Są niekonsekwentni. Francuzów przed atomem. I Francuzów przed atomem też. A ja się wciąż dziwię, że ktoś zakłada po ostatnich półtora roku dwie rzeczy. Że Rosja jest silna i że da radę, i że Niemcy są kompetentni. Dla mnie obie sprawy po prostu już są nieaktualne.
ostatnie półtora roku dobitnie pokazało, że i jeden, i drugi kraj mają problemy z rządem swoim i ludźmi, i z tożsamością swoją. Tak. No słuchaj, no, lepszy pieniądz jest wypierany przez gorszy. No, w momencie, w którym dobiera się kanclerza, czy kanclerz zależny jest też od środków finansowych partii, no niestety widać wyraźnie to, co mówiłem, że ja nie wiem, czy jeszcze Niemcy kontrolują swoje koncerny, czy koncerny już mają kompletnie wywalone na Niemcy, bo coraz częściej widać, że koncerny nie przejmują się już własnym państwem. Dobra, jest globalizacja, jest taki, a nie inny rynek, no ale tutaj to, co pokazują Niemcy, to przede wszystkim pokazują to, że gospodarka niemiecka znajduje się poza kontrolą, czy znajduje się w kontrapunkcie do jakiejkolwiek sensownej polityki Niemiec. Nie wiem, czy Niemcy potrafią ustawić swoją politykę, bo tak naprawdę zależne są politycy i ta cała struktura zależna jest od tych gier gospodarczych. To było zresztą bardzo ciekawe, można byłoby sobie to przekuć na czasy II wojny światowej, na rolę tych najważniejszych koncernów, na ich rozgrywki, rozgryzanie się wzajemne, rozgrywanie także kancelarii Rzeszy. To jest to trochę inna skala, trochę inny system, ale faktem jest, że jeżeli nie opanuje się tego, no to każde plany niemieckiego rządu, czy każde zapowiedzi polityków rozbiją się o realia biznesu. Ja tu się odniosę. Dobrze, ja teraz się odniosę do pytania Łukasza Melnyczoka. No, skoro już tutaj mówiłem o tej niemieckiej strategii bezpieczeństwa z 14 czerwca, to znaczy, że o niej słyszałem. Natomiast nie znam opinii pana doktora Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego w tym zakresie, ale sięgnąłem do fachowca od tych spraw, czyli doktora Piotrowskiego, który jest głównym analitykiem Instytutu Zachodniego zajmującego się właśnie krajami niemieckojęzycznymi, więc jutro będzie można o tym usłyszeć we vlogu z doktorem Andrzejewskim, na co serdecznie zapraszam. Jednocześnie chciałem też zaanonsować delikatnie, że w poniedziałek będzie można mnie zobaczyć w towarzystwie pana profesora Grochmalskiego w Polsat News o 18:00. Będziemy rozmawiać właśnie o szczycie NATO w Wilnie. Panowie, kończymy, czy omawiamy następne 20 lat Niemiec jako geopolo? Nie, zostawmy. Nie. Zostawmy w spokoju. Było o elementach militarnych, tych ważnych. No mogę jeszcze powiedzieć tylko jedną rzecz. O nalotach, terroryzmie bezpaństwowym realizowanym przez Rosję to wszyscy niestety widzimy. I Rosja to cały czas robi. Niestety pokazuje to też, że trochę jest słabiej z obroną przeciwlotniczą ukraińską, o czym mówiłem też u siebie. I jedna jeszcze rzecz. Tak długo się nasz przemysł obronny, Ministerstwo Obrony zajmują tym, żebyśmy produkowali u siebie jak najwięcej armatochaubic Krab. I do tego jeszcze armatochaubice K9, których zamówiliśmy więcej niż Krabów dotychczas. I pomimo zamówienia, które już drugie spłynęło na Kraby z Ukrainy do nas, to tymczasem się okazuje, że jest zapotrzebowanie tam takie, a nasze zdolności produkcyjne nie rosną w takim tempie, że będą dostarczane tam tureckie armatochaubice Firtinia, które są turecką wersją koreańskiej K9. Uciekają nam coraz częściej, coraz szybciej różne rzeczy, które moglibyśmy pozyskać do współpracy lub jako zlecenia na rzecz Ukrainy. I to jest niepokojące. I tak bym to spuentował na koniec, że niestety, jak to zwykle bywa, możemy być świetnym wspierającym w czasie wojny, ale nie do końca umiemy wykorzystać okoliczności, jakie się pojawiają i okazje z tym związane. I w czasie pokoju możemy to wszystko przegrać. Dobrze, to ja się zapytam. Czy już możemy kończyć? Tak jest, ja się zapoznaję właśnie ze strategią. Dobrze. Niemiecką? Doktora Pawłuszko. Poczytam może. Tak. Okej, to ty czytaj, to będziemy mieli o czym też do czego podyskować. Było miło i się skończyło. To dziękujemy wszystkim za spędzony nawet najdłuższy list czas.
Dobrze, więc dziękuję za spędzony z nami czas. Polecają się kanały Kremlinka Show i Kapitan Lisowski, na których mogliście nas oglądać. Dziękujemy za to, że spędziliście z nami 2 godzinki z groszami dzisiejszego wieczoru, krócej niż zwykle, ale ankieta, którą przeprowadził Mateo, wskazuje, że wolicie bardziej skoncentrowane materiały, więc próbujemy się dowywać. Do tego wszystkiego. Jest ciężko. Jeśli się podobało, jeśli się podobało, zachęcamy do lajkowania naszych kanałów, do subskrybowania naszych kanałów, do wspierania naszych kanałów oraz oczywiście mówimy też o kanałach mediów społecznościowych każdego z nas tu obecnego, Mateusza również, Patronite również chodzi o, sugeruję, naprawdę warto śledzić to, co pisze profesor Boćkowski u siebie na Twitterze. Jest tego dużo. Zachęcam wszystkich. Ale ja nie mam Patronite'a. Gdzieś się pogubiłeś. Nie masz jeszcze, ale chciałeś. Dobra, ojcie, trudno. Ojcu dyrektorze, założyłeś mi Patronite'a? Poczekaj, muszę sprawdzić, czy już coś z tego mam. Dobra, moim patronem jest minister Czarnek. No, jak dobrze, będzie nowy Patronite na ekonomii Rosji z Mateuszem, ale to jeszcze nie teraz. To za moment. Dobra, widzisz, wygadałeś się. Okay. Spoiler zrobiłem? No widzę. Dobra. Można na ciebie liczyć. Taki. Dzięki. Pozdrawiają pułkownika Macieja, bo oglądał. A, pozdrawiamy Macieja Korowaja, jeżeli oglądał nas, a nie mógł do nas dołączyć, to pozdrawiamy serdecznie. Napisze, i żegnają się w kolejności. Profesor Daniel Boćkowski, dziękujemy. Sługa uniżona. Mateusz Lech, pan Zen. Dziękujemy. Dziękuję. Jako, że on jest szefem i trzyma łapę na przycisku nadawania, to będzie ostatni, więc teraz żegnam się ja, Maciej, kapitan Lisowski. Dziękuję Państwu bardzo. I na koniec Paweł Jeżowski. Dziękuję. Miłej nocy życzę wszystkim. Trzymajcie się. Zdrowia. Dobra. No jeszcze leci. Bierzcie się za, nie wiem, jakieś przedziwne forlaksy i inne świństwa, żeby się doprowadzić do stanu użyteczności. A co wy tacy zakatarzeni? Powiem szczerze, młody przyniósł jakiś chyba wirusa. Jasne. Na to wygląda. Jego złapało pierwszego, teraz mnie. Gardziołko i katar. No. Typowe letnie świństwa. No. Po raz pierwszy było więcej tych widzów. Tak, u ciebie niż u mnie widziałem. No. Ale wiesz dlaczego? Temat. Wiesz, zapowiedzieliśmy, że ekonomia, to wojskowi temat. Stwierdzili, że może, nie chcę. Może, no ale to też zależy ile osób, który link, czy Pawła, czy mój, był rozrzucony dalej przez wszystkich. Oba były. Z grupy oba były, ja wrzuciłem. Oba były, bo ja wrzuciłem Mateusza. To w takim razie ekonomia przyciągnęła bardziej na Znaczy, wiesz co, myślę, że Mateusz przyciągnął raz, no bo on rozsyłał. Czekajcie, bo dwa, temat był ekonomiczny, w sensie ja grzałem wczoraj i przedwczoraj i bardzo dużo. No i wszyscy chcieli o tym rublu też posłuchać pewnie. Nie wiem, oczywiście. Wróbelek tam ktoś w ostatniej chwili wrzucił ten, że jest równo setka. Nie pamiętam. Tomasz, ty wrzucił euro równa się 100 rubli, ale to niemożliwe, żeby euro było równo 100 rubli. Nie, zamknęli rynki przecież chyba. Ale było dzisiaj już ponad. Było ponad 102 było. 102 dzisiaj. Nie, on mówi w tym momencie euro 100. A właśnie. Sprawdzam teraz. Ale Daniel, profesor Grochmalski. No. Co to, kto to? Jak się mam nastawić? Nie przejmować się żadnym profesorem. Tak, ja tylko się tak.